Siema, z tej strony Kamil, Team Giętka Wędka i zapraszam na kolejny film serii Wędkarstwo. Znajdujemy się na szklarni, staw numer 1, koła Międzylesie. Jest dzisiaj niedziela, 26 maja, Dzień Matki. Wybraliśmy się na ryby z tego powodu. Jestem z Mateuszem, tam jest za mną Mateusz. Przywitaj się. O, chyba ma branie. Jesteśmy już rozłożeni, przyjechaliśmy o 3 rano. Podsiedliśmy tu kogoś, bo dopiero co przyjechaliśmy, to jeszcze ognisko się tliło. Pełno śmieci było, oczywiście, żeśmy pozbierali. Pozdrawiamy śmieciarzy, realnie zajebiści jesteście, lubię was. No, a tak poza tym to za tydzień są zawody, przyjechaliśmy przetestować dwa rodzaje zanęty. Jedna jest na słodko, druga jest bardziej trochę na ostro. Ja łapię na jednego pikerka, jednego federa, Mateusz na dwa federy łapie. Coś tam troszkę już zaczyna skubać, jest miejsce podnęcone. Około 5 godzin wędkowania, tak jak na zawodach, zobaczymy, czy uda się coś złapać. Jak będą ryby, będziemy je oczywiście wrzucać do siatki. Później wam pokażę, co żeśmy nałapali. Zanęty, jakie przygotowaliśmy na dzisiaj, mamy oczywiście dwie. Jedną testuje Mateusz, jedną testuję ja. No, zobaczymy, na którą najwięcej połapiemy, to tą będziemy starali się użyć jutro, za tydzień, w niedzielę na zawodach. Czemu jedziemy na zawody? Bo to są pierwsze zawody tego koła gruntowego. Dlatego postanowiliśmy dla zwiększenia frekwencji i może powtarzalności tych zawodów przyjechać tutaj. Namówiłem Mateusza, namówiłem Dominika i może jeszcze parę osób innych też uda mi się namówić, żeby było tu jak nas najwięcej. I może będą częściej te zawody. A więc zanęty, jakie mamy, to jest jedna na słodko skawkowa z dodatnią kukurydzy, pinki, biały drobak oraz gliny, a druga jest bardziej na ostro z pieprzem i z dodatkiem ze śrutowanej kukurydzy, bardziej na ostro. Zobaczymy, może słodko, może ostro, co z tego wyjdzie, będziemy widzieć w międzyczasie. Taki bonus pod koniec wędkowania, jeszcze godzina nam została, na razie sama drobnica. Taki karpik około 35 cm. Na razie pójdzie do siatki, później go wypuścimy. Thank you.
jeden bonus, teraz mamy jeszcze większy bonus. Jest coraz lepiej. No to ten już jest większy. Ewidentnie. To już nie jest tego zarybienia, co było chyba na wiosnę. Stryk mi od razu wiecie. Kończymy na dzisiaj wędkowanie. Trafiły się dwa bonusy w postaci karpia i trochę drobnej ryby. Przetestowaliśmy dwa rodzaje zanęty. Wiemy, na którą będziemy wędkować już w przyszłym tygodniu na zawodach. Ryby wracają do wody w dobrej kondycji. Długo się świadczy nie męczyły, bo w sumie została ostatnia godzina wędkowania, wzięły te dwie największe. Ryby wypuszczą do wody. I drobnica. O. Z tymi drobnymi sztukami, tymi karpiami, myślę, że tam było około 3 kg ryb. 3,5. Jutro nagrywamy film nad Odrą, nocka. Myślę, że do jutra może jeszcze ten film wrzucę wam, a następny tygodniu, może środa, czwartek, bo we wtorek po południu wrócimy z Odry. Mam nadzieję, że też coś połapiemy i będzie dużo ciekawego materiału. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się, cześć.